Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Pepco i zobaczcie, co mnie dzisiaj na dzień dobry przywitało. Wiosenne hity oraz teraz trwa promocja 3 za 2 świece w szkle premium home edition i ona trwa do 7 lutego, a to są te świece, czyli bierzecie 3, płacicie za 2. Dobra, weźcie sobie kawkę, herbatkę. Usiądźcie wygodnie, jak jesteście gotowe, to lecimy na przegląd. Odwiedzamy dzisiaj 2 Pepka. Ciekawe, co znajdę dzisiaj, a mam kilka nowości, tak więc oglądajcie do końca, bo warto. Na dzień dobry pokażę Wam fajne piżamki bądź t-shirty. Kosztują 25 zł i są w rozmiarach od S do 2 razy XL. Materiał oczywiście 100% bawełna. Jest jeszcze jedna taka fajna piżamka w serduszka i tutaj to tak wygląda, jakby to były jakieś czereśnie, bo ja lubię czereśnie, więc nie będę mówić o innych owockach, tylko o tych. Zobaczcie, jakie fajne krótkie spodenki i krótki rękawek ma koszulka, bardzo ładny taki jasny róż. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rozmiar. Materiał jest bardzo przyjemny. Tutaj również macie 100% bawełny, 25 zł i ona jest od S do XL. No i lecimy szukać nowości bądź jakichś fajnych dekoracji, ozdób, dodatków. To ostatnio pokazywałam, 12 zł te cudowne ręce, bardzo fajna ozdoba, złota bądź biała. Te kwiatuszki również to są takie świeczniki, do środka wsadzacie podgrzewacze. Piękna też ozdoba jakiegoś domu, może to stać na parapecie, komodzie. 17 zł, 3 kolory, biały, zielony i różowy. Do nic, no już widzę jedną, ale tam nie wyciągnę, więc tutaj stoi jeszcze kilka. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają i one wyglądają, jakby to był jakiś kwiat. Piękne, nakładające się liście. Bardzo ładnie ona wygląda i kosztuje 20 zł. A tu macie tą osłonkę, w którą ostatnio włożyły panie piękne kwiaty. Jest śliczna i myślę, że nawet ten, który tutaj stoi, ładnie by wyglądał. Doniczka 20 zł. Kwiatek 35. A tutaj jeszcze jest taka większa, zobaczcie. No do tej większej już jakiś większy kwiat. Ona by idealnie nadawała się na ogród bądź właśnie przed domek. I za tą donicę zapłacicie 30 zł. No i w tym Pepco trafiły również te kwiaty. Ostatnio jak byłam, nie było. A teraz są, one są przepiękne, naprawdę, 25 zł, bardzo ładny kwiat, nawet moja ciocia szuka u siebie, mówi, że ich nie widziała, ja mówię, no myślę, że do ciebie dojadą, mam nadzieję, i do was też. Walentynki, łyżeczki, ale tutaj te kostki lodu widziałam na TikToku, dziewczyna pokazywała, wiecie, jak świetnie kostki lodu w tym wychodzą z tego, 12 zł, jedyne, możecie zrobić takie lody, kostki lodu w kształcie serduszka lub dla swojej połówki. Dobra, czy tutaj coś znajdziemy nowego? Szukamy, no już widzę kilka. Może nie aż tak dużo jak ostatnio, ale te na przykład miseczki są bardzo ładne, były pokazane. One są nowe, w zeszłym roku były zupełnie inne. A co tam, pokażę Wam, bo naprawdę są bardzo ładne. Dużo osób o nie mnie pytało i jak już w tym Pepco one są, to myślę, że u Was też. 540 ml. Pojemności, kochane, bardzo leciutkie. I zaglądający, kto kupił, zostawia komentarz. Jestem ciekawa, ile osób kupiło te miseczki. No i tutaj mamy nowość. Ja nie pamiętam ich z zeszłego roku, były troszeczkę inne. Bardzo ładne są te zajączki, to są jajka, możecie je powiesić na jakichś gałązkach bazi bądź na jakichś właśnie firankach, one też będą ładnie wyglądały i za te 6 sztuk zapłacicie 7 zł.
wszystko było, ale pokazały się nowe podkładki. Zobaczcie, taki ładny, brudny róż i one kosztują 8 zł. Piękny wzór. No i tutaj z boku już mówię, idę gdzie indziej, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No właśnie te podstawki, one pasują na te duże kubki, ale na takie też duże miseczki. No świetne, ja chyba Wam kiedyś pokażę na moim... na mojej dymce, jak to wygląda. Rewelacja. 6 zł. A tutaj znalazłam na wyprzedaży taki fajny pojemniczek na dziale łazienkowym. I teraz on jest za 10 zł. Myślę, że tam w środku właśnie jest to lusterko, co kiedyś pokazywałam. Nowe maty łazienkowe. Zobaczcie, jakie fajne wzory. 10 zł. I tutaj macie taki odcień różowy. Ładne są te maty. Jeżeli nie macie twardej wody, to one są świetne. No i tutaj macie jeszcze dwie inne maty i dwa różne wzory. Ten różowy bardziej mi się podoba. Dobra, dalej. Dalej mamy bidony, butelki. Tutaj było dużo. Te są piękne. One mają w środku prążkowane takie paseczki, ale to jest guma. Ten środek to guma. Kosztuje 25 zł i są na razie w kolorze białym i czarnym. No i tutaj macie wiosenne takie bidonki, butelki i ten kosztuje, zobaczcie, jak on tam w środku wygląda, a cena 25 zł. Piękny. No ale ten zdecydowanie jak dla mnie jest wow. Bardzo mi się podoba to, że ma magnolię. No i dojechały tutaj też te talerzyki, więc myślę, że u Was też już się pokażą. Życzę Wam tego z całego serduszka, jeżeli ktoś chce je kupić. 12 zł mały i tu jest ten duży, fioletowy, on jest piękny, kosztuje 30 zł. A tu macie piękne, kolorowe zestawy. Różowe, szare, takie ciemnozielone i taki ciemny szary. No i oczywiście tutaj też bardzo lubię zaglądać, czy coś jest nowego. Ostatnio bardzo dużo rzeczy znalazłam, ale to było w ostatniej gazetce. I myślę, że teraz długo, długo będzie cicho. Ale może coś się znajdzie na dniach. Nożyczki, nie wiem, czy te nożyczki były 5 zł. No i nożyczki idealnie mi akurat sprawdzają się do cięcia makaronów, bądź na przykład piersi z kurczaka. Fajnie, szybko, nie trzeba bawić się nożem. Nowe, widzę, woreczki strunowe, też są ładne, takie granatowe. A tutaj już chyba nic nie znajdę nowego. Ale są te żaroodporne w dalszym ciągu naczynia i tutaj macie kolor szary. Idealny właśnie do jakiejś zapiekanki, czy jakichś takich roladek, naprawdę są fajne i tutaj za to zapłacicie 30 zł. Bardzo fajna forma do tarty, średnica 28 cm i kosztuje 15 zł. Wkrótce będzie ten etap, gdzie będziemy piekły różne ciasta. A co się pokazało nowego, to pojemniki, takie lunchboxy. Więc w Biedronce dzisiaj pokazywałam dla dzieci taka forma, a teraz zobaczcie, jest coś dla nas bardzo fajne i praktyczne. Trzy przegródki, w środku nawet jest zestaw widelczyka i łyżeczki. I za ten lunchbox zapłacicie 15 zł i są dwa kolorki do wyboru, albo zielony, albo właśnie taki brudny róż. No i tutaj będą dwa hity. Te talerzyki były, te również. To są bardzo ładne talerzyki dla dzieci. To też miseczki, kubeczki. I tutaj są takie fajne gumowe słomki. 8 zł. Ciekawa jestem, jak się z tego pije, więc jak ktoś ma, to proszę o komentarz. Zaspokoicie moją ciekawość. A tutaj jest pierwszy hit. Za 6 zł możecie kupić takie pudełeczka na popcorn. W środku jest 6 sztuk, 3 zielone dinozaury i 3 pomarańczowe. No prawdziwy hicior. I tu mamy totalny hit. Zobaczcie, jakie piękne komplety. No to niby dla dzieci, ale wiecie co? Taki ładny wzór w kropeczki. To sama bym się skusiła.
Nie no, żartuję. Bardzo ładne, naprawdę, kotki i dinozaury. 15 zł za taki zestaw. Ostatnio odwiedzam często ten dział. No i macie nowe takie pojemniki plastikowe na karmę. Ja kiedyś kupiłam na AliExpress i tutaj trzymam sobie mąkę. 12 zł. Tu jest taka zabawka dla kota i za nią zapłacicie 15 zł. A te plastikowe pojemniki są rewelacyjne, bo mają duży otwór. To tak nawiasem. Dobrze, mamy jeszcze też kocyki. Zobaczcie, jakie ładne. I za te kocyki zapłacicie 10 zł. I tu były dwa kolorki, niebieski i różowy. No i coś, co mi tu od razu wpadło w oko, leżała jakaś taka smycz. Mówię, kurczę, nie pokazywałam, dobra. Więc Pepko ma również smycze i zobaczcie, jakie ładne. Kilka kolorów do wyboru, 25 zł, a za ten 35. No i wracamy na hiciory. Czy tutaj coś będzie nowego, ciekawego? Widzę, że dojechały do tego sklepu te tortownice. One są bardzo ładne, już od razu z pokrywką. Fajne, praktyczne ucho do przenoszenia, 25 zł, średnica to 24 cm. A teraz jestem w innym Pepko i zobaczcie, tutaj są te talerzyki w kształcie jajek i za te 3 sztuki zapłacicie 15 zł. No i tu jest petarda odcinka z najnowszej kolekcji kwiatowej. Są 3 miseczki w kształcie kwiatków w kolorach żółtym, zielonym i fioletowym. Są bardzo ładne, delikatne, a kosztują 20 zł. Maty silikonowe, które też Wam polecam, są świetne od razu z miarką, 30 zł. Wymiary to 50 na 70 cm. Prześliczne zestawy do muffinek. Zobaczcie, jakie one są cudne. Kosztują jedyne 6 zł, a za 4 zł możecie kupić same takie właśnie patyczki, które się wbija w przeróżne smakołyki. No i tutaj za 10 zł są te prześliczne metalowe kwiatki, które chyba będę do końca Wam zachwycać i polecać. Bardzo ładne. Kochani, dziękuję Wam za przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, albo cokolwiek Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę. Wtedy ten filmik też może polecieć do większej ilości osób, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za wszystkie komentarze, subskrypcje i łapeczki. Jesteście cudowni, wspaniali. Dziękuję za te miłe słowa. Uwielbiam Was. Dzisiaj jeszcze wleci przegląd z Lidla. Wpadam nagrywać kosze i pokażę Wam, co tam jest aktualnie na sklepie. Zapraszam na drugi kanał. Tam wczoraj czy przedwczoraj wrzuciłam wielką nowość, jak kolekcję wielkanocną Sinsay. Tam również zobaczycie cudowną paterkę, która była identyczna w Pepko. Cudowną nową kolekcję ubrań, ale naprawdę wspaniałe dekoracje wielkanocne. No i też pokazał się drugi przegląd. Dzisiaj TK Maxx, tam jest naprawdę cudo. Te dekoracje są piękne i uwierzcie, że kosztują 30 zł, tak jak i te kubki. Nie widziałam ładniejszych. Zapraszam bardzo serdecznie, nie pożałujecie. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!